Renata Grochal, Onet Opinie. Witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj senator Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony, kiedyś w Prawie i Sprawiedliwości. Tak jest, niezrzeszony i niezależny. Czy Elżbieta Witek się nadaje na premiera? Dobre pytanie. Myślę, że sama pani marszałek się w tej chwili bardzo nad tym zastanawia, bo ciśnienie medialne robi swoje na pewno. O tym się dość powszechnie dyskutuje w tej chwili. Natomiast myślę, że jest osobą na tyle doświadczoną politycznie i życiowo, że wie doskonale, że w tej chwili przejęcie sterów rządu, ja już tak hipotetycznie mówię, teoretycznie, gdyby taka sytuacja miała mieć miejsce, jest tak ogromnym wyzwaniem i tak trudno tutaj o misję, która zakończyłaby się jakimś takim powodzeniem w tym sensie, żeby odmieniła te trendy, które są obecnie, że myślę, że bardzo głęboko się zastanawia. Im większe ma doświadczenie, tym bardziej myślę, że wewnętrznie się zastanawia nad tym. Niektórzy mówią, że to byłby kazus pani Ewy Kopacz, która jednak Platformie nie przyniosła wygranej w wyborach, gdyby ona została premierem. To prawda, że jest takie przeświadczenie wśród polityków, że kobieta, czy wśród socjotechników, którzy doradzają politykom, że kobieta potrafi ocieplić wizerunek. Czasami niepopularne decyzje, właśnie tą poprzez swoją kobiecość i taką większą siłę, znaczy jakby taką miękkość i taką też oddziaływanie na inne kobiety, że tutaj może być to taka sytuacja, która przyniesie efekt propagandowy. No Margaret Thatcher tutaj by się nie zgodziła z tą miękkością w polityce. Nie, ja nie mówię o miękkości takiej, że po prostu tak zwane ciepłe kluchy, ale w sensie taki, że jednak kobiety w polityce wnoszą nową jakość, tak, do polityki i tutaj świadomość wśród polityków jest w tej chwili ogromna. Natomiast problem generalnie polega na tym, że to jest ostatnia operacja, która może przynieść pewne odwrócenie trendów. Mówię o operacji wymiany premiera. I to jest tak, ale jak ma się ostatni strzał w pistolecie. Jak się źle strzeli, spudłuje, no to już się jest bez szans. Ale czy właśnie wymiana premiera w tej chwili nie byłaby przedwczesna? Dlatego, że jednak ten kryzys zimowy, który w związku z brakami węgla, wysokimi cenami energii przed Prawem i Sprawiedliwością jest, no... Czy to nie byłoby zmarnowanie tego nowego otwarcia? Bo jednak może lepiej wymienić premiera na wiosnę i Mateusza Morawieckiego obciążyć tymi wszystkimi porażkami, błędami i tak dalej. No, pani redaktor mnie się pyta o efektywność zderzaków, tak? To znaczy, kiedy one najbardziej się wysłużą, będzie można je wymienić i ma się takie poczucie, że się pewne oszczędności zrobiło materiałowe. O tak odnieśmy to do takiej metafory. I ma pani rację. I tak samo myśli prezes Jarosław Kaczyński. Przecież w słynnym wywiadzie sprzed paru dni on mówił, że na pytanie, czy planowana jest zmiana premiera, no to mówił, że to zależy, jaka będzie zima, jak co będzie z węglem. No więc sam to jakby sugeruje, że tutaj, jeżeli taka operacja miałaby mieć miejsce, no to tak właśnie, żeby maksymalnie wykorzystać to socjotechnicznie, czyli jak największy poziom win zwalić na ustępującego premiera, nawet go ciepło pożegnać, powiedzieć, że w trudnych czasach miał bardzo trudną misję, ale ta misja się wyczerpała, ma nowe zadania. Mógłby na przykład zostać marszałkiem Sejmu, gdyby pani marszałek Witek została premierem. Ja mówię to jako przykład, nie mówię, proszę się do tego nie przywiązywać, że to jest jakaś szczególna wiedza w tym zakresie. Ale czy pan widzi taką osobę w Prawie i Sprawiedliwości, która mogłaby tę partię pociągnąć w górę? Pani redaktor, ja myślę, że problem jest inny. Problem jest taki, że z jednej strony PiS odszedł od pewnej ideowości tych zasad. Po drugie, struktura władzy, która się wytworzyła w PiS-ie, że tak naprawdę realną władzę ma Jarosław Kaczyński, który w tej chwili już nie pełni żadnych funkcji, poza tym, że jest posłem, ale nie rządowych, powoduje, że ten system mógł działać dosyć skutecznie w czasach, nazwijmy to, dobrej koniunktury gospodarczej. No, gdzie te decyzje zapadały, to znaczna część obywateli tak nie bardzo się tym interesowała z prostej przyczyny. No, była zadowolona, był program 500+, powrót do poprzedniego wymiaru
wieku emerytalnego. Większych jakichś problemów nie było. Te problemy się zaczęły w zasadzie po 2019, a ściślej rzecz biorąc to i z Unią, i z COVID-em, no i teraz... Z drożyzną. Z drożyzną. To się zaczęły nasilać. I okazało się, że suma tych wszystkich problemów, takie zarządzanie, że wpierw trzeba zadzwonić na Nowogrodzką, dowiedzieć się, czy można coś powiedzieć, ewentualnie później to ogłosić, ale to już w międzyczasie może się okazać nieaktualne, bo już się sytuacja zmieniła, no powoduje pewnego rodzaju chaos. Chaos chociażby, jeżeli chodzi o legislatywę dotyczącą tych ustaw, które mają ulżyć obywatelom w podniesieniu... No właśnie, najpierw jest... Głośno w PiS-ie o podatku Sasina, czyli podatku od nadmiarowych zysków. Teraz się okazuje, giełda leci w dół, złoty się osłabia. Okazuje się, że prawdopodobnie PiS się wycofuje z tego projektu. Pan poseł Suski przynosi ustawę znoszącą obligo giełdowe, czyli ustalanie cen energii na giełdzie. No co tam się dzieje? Bo to wszystko wygląda na totalny chaos. Nikt nie panuje nad rzeczywistością. Nikt tego, mówiąc kolokwialnie, nie ogarnia. Czy premier Morawiecki coś w ogóle jeszcze dzisiaj ogarnia? Czy Kaczyński ogarnia? No, ma pani rację. Z tego wyłania się obraz chaosu, niekompetencji. I ale braku... kto jest niekompetentny? Morawiecki, Kaczyński czy Sasin? Niekompetencji politycznej w sensie zarządzania państwem. Ja nie mówię, że ktoś ma dwie lewe ręce w tej chwili, ale co z tego, że ma nawet sprawnie działające ręce, jeżeli nie jest... No oni w PiS-ie to mają chyba dwie prawe. Nie jest sprawnie w stanie użyć ich w sposób właściwy z racji tego, o czym mówiłem, o tej piramidzie władzy, która jest i zależności i układów wewnętrznych. Ale czy to nie jest właśnie porażka Morawieckiego, że on się nie wybił na niezależność? Ja myślę, że premier Morawiecki inaczej to kalkuluje. No, od początku pełnił rolę osoby takiego trochę chłopca do bicia, w tym sensie, że było wiadomo, bo powiedzmy obserwatorzy wiedzieli, że w gruncie rzeczy to nie jest premier, który korzysta z pełni praw konstytucyjnych. Bo pani redaktor, władza premiera w Polsce w świetle konstytucji jest mocna. Premier może odwołać ministra, powołać ministra. Te kompetencje są bardzo szerokie. Pytanie jest takie, czy premier Morawiecki korzystał z tych, będąc autonomiczny w swoich decyzjach. No nie był autonomiczny, to już dzisiaj wiemy, ponieważ te decyzje albo w jakiś gremium podejmował, albo sam Jarosław Kaczyński, gdzieś one były wypracowywane. Na to nałożyły się konflikty wewnątrz rządu, konflikty między starą wiarą prezesa Kaczyńskiego, która czuje się no, odsunięta do kup przez tych młodych ludzi, którzy otaczają premier. Porozumienie centrum, które tak, dzisiaj właśnie kopie dołki pod Morawieckim. Tak jest. Plus brak wyobraźni. No pani redaktor, było wiadomo od listopada ubiegłego roku, to już prawie rok, że będzie tragedia na Ukrainie w sensie wojny, tak? Były ostrzeżenia. Sam premier Morawiecki opowiada, że jeździł po stolicach europejskich, opowiadał, że prawda, będzie wojna. No i co zrobił od rząd? Od Amerykanów dostaliśmy ostrzeżenia. Tak jest. I co zrobił rząd, żeby się do tego przygotować? Wtedy powinien powstać specjalny zespół, który przygotowuje legislatywę, który opracowuje strategię, który ma różne scenariusze, że będzie A, scenariusz B, co będzie wtedy i przygotować spójny jakiś system ochrony obywateli, wyjść do obywateli, powiedzieć, sytuacja nas zaskakuje, jest bardzo trudno, mamy taki pomysł, jeżeli on się nie sprawdzi, będziemy taki realizować, ale robimy to dla dobra państwa, dla dobra obywateli i uważamy, że to jest najlepsze rozwiązanie. I ludzie by wtedy, że tak powiem, popierali rząd taki, ale panie który senatorze, to proszę czuje powiedzieć, się, dlaczego że... Dlaczego tak się nie stało? Dlaczego tak się nie stało? Dlaczego tam no, zawodzą jakieś takie podstawowe mechanizmy albo już no, nawet nie polityczne, tylko jakiś zwykły, zdrowy rozsądek i instynkt samozachowawczy. No, ale pani redaktor, no jeżeli premier przyznał, że miał świadomość, że będzie brakowało, dzisiaj to przyznał, że będzie brakowało kilku milionów ton w momencie, w którym podejmował, Polska podjęła decyzję o natychmiastowym wycofaniu się, znaczy złożeniu embarga na węgiel z Rosji, nawet nie ściągnięto tych już zakontraktowanych ilości tego węgla, które być może by, gdyby nawet ustawę lepiej zrobiono i dano możliwość, że to, co już jest zakontraktowane, mimo tego embarga, jeszcze by do Polski trafiło, być może byśmy mieli znacznie mniejsze w tej chwili problemy na tym. Skoro on to wiedział, no to co to jest? W połowie kwietnia, jak ta decyzja była ogłaszana.
to pani redaktor oznacza brak kompletnie wyobraźni albo nieodpowiedzialność na zasadzie, a jakoś to będzie, bo do tej pory się udawało i jakoś no ale to wtedy było, że się wcielę w rolę adwokata diabła, wtedy było oczekiwanie opinii publicznej, żeby obciąć natychmiast surowce z Rosji, skoro Rosja okazała się agresorem. No i Morawiecki trochę chyba dał się zaszantażować opinii publicznej. Dobrze, że pani redaktor o tym mówi. Otóż ja zadałem pytanie podczas posiedzenia Senatu przedstawicielom rządu, jak to było z tym węglem zakontraktowanym. Właśnie dostałem odpowiedź na piśmie, podpisaną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W tej chwili wypadło mi z głowy nazwisko tego pana ministra, w którym on opisuje ustawę, daje daty, że 13 była przyjęta, 16 weszło, kwietnia weszło w życie embargo. Natomiast w ustawie nie zapisano tego, o czym mówiłem, że zostaną ściągnięte chociaż te ilości już zakontraktowanego węgla, a więc to, co wynikało z umów handlowych i prawdopodobnie przelewów finansowych, które zaliczkowo no, na ten ale, węgiel szły. Ale z czego dzisiejszy kryzys I wynika? To je, z tego, i że to Jacek jest przykład Sasin, niekompetencji. To jest właśnie przykład. I tu by można było zrobić to embargo, konsumując te nastroje społeczne, o których pani mówi, ale jednocześnie wykazać się pewną troską i odpowiedzialnością i przewidywalnością. Ale dzisiaj Jacek Sasin, któremu podlegają i spółki energetyczne, i kopalnie, przerzuca kamyczek na podwórko premiera, czy piłkę na podwórko premiera i mówi, to jest wina premiera. Czy to jest wina premiera, czy Sasina, to co się dzisiaj dzieje? Ten kryzys z dokumentów, które notabene w Onecie były ujawnione przez redaktora Gajcego, no to wynika ewidentnie, czyja jest wina. Znaczy, Mateusz Morawiecki miał wiedzę, przynajmniej z ręby wiedzy na temat tego, co będzie się działo przynajmniej w zakresie rynku. No ale to jak oni w tym rządzie nie komunikują się między sobą? Przecież pani redaktor, spotykają się na radach ministrów, Jacek Sasin. 22 lutego nie jestem członkiem klubu. Nigdy w PiS-ie, w partii nie byłem, ale nie jestem członkiem klubu. Ale zna pan klubu. Te relacje, jak to relacje z nami, mechanizmy, mogę sobie to powiedzmy wyobrazić. To dlaczego Sasin nie powiedział do premiera, żeby podejmował decyzję, kiedy był na to czas? Tego nie wiem. Tego, pani redaktor, nie wiem, ale tu właśnie, tu wychodzi brak kompetencji, o których mówiłem. Bo można być nawet zręcznym politykiem, ale jak się nie ma wyobraźni i nie jest się w stanie przewidzieć, tak jak kierowca, na drodze musi umieć przynajmniej w jakim, nie wszystko się przewidzi, ale jakoś być mieć zasadę ograniczenia. Ale może zaufania, Jackowi Sasinowi zależało na tym, żeby premier się wyłożył i wtedy no, można doprowadzić do wymiany premiera i obsadzenia właśnie Elżbiety Witek. Ale pani redaktor, no skoro pisał pisma do premiera, które zostały ujawnione, no to nie jest sytuacja, że za plecami premiera no, prowadził jakieś działania, a tego nie wiem, może jakieś tam polityczne spotkania były, ale formalnie on jako wicepremier, jako minister odpowiedzialny przed premierem informował swojego szefa o sytuacji na rynku. No nawet Ryszard Sterlecki potwierdził, że przecież w Ministerstwie Aktywów Państwowych spotykają się różne osoby, które nawet często narzekają na premiera Morawieckiego, czyli ci przeciwnicy, tak jak pan słusznie powiedział, skupieni głównie wokół zakonu PC, Porozumienia Centrum, pierwszej partii Kaczyńskiego, spotykają się u Sasina, więc może tutaj nie ma pan takiego wrażenia, że oni dzisiaj się zajmują już tylko sami sobą, wewnętrznymi wojnami, a nie rozwiązywaniem realnych problemów? To znaczy, i że to ich tak naprawdę zatopi. Jak ja rozmawiam z szeregowymi parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości, z którymi się spotykam w korytarzach Sejmu i Senatu, to oni mają doskonałą świadomość, że jak mówią, węgiel może nas zatopić, tak? No mówiąc tak już bardzo obrazowo. Czyli, że i niedobory, i to, co się dzieje z drożyzną, a przede wszystkim z niedoborami surowców energetycznych, ich cenami, może być katastrofalne dla poparcia dla obecnej ekipy rządzącej. To skoro to wiedzą szeregowi posłowie, którzy mają na co dzień kontakt ze swoich okręgach wyborczych, z ludźmi, przychodzą do biur, piszą, to nie jest tak, że posłowie nic nie wiedzą i ci, którzy są w terenie, to doskonale wiedzą. Doskonale wiedzą, choć nie zawsze. Może nawet lepiej niż ci, którzy siedzą w warszawskich gabinetach. To jest oczywiście, bo jednak, jak to mówił jeden klasyk, nic tak nie odrealnia władzy od obywateli, jak dętki limuzyn samochodowych, tak? No, mówiąc tak bardzo obrazowo. No więc właśnie to dokładnie na tym polega. I tutaj ta świadomość jest ogromna. Natomiast z drugiej strony zapętlenie tych wewnętrznych wojen, tej walki
To też jest walka o przyszłe przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości, bo jeżeli PiS nie wygra tych wyborów, nie będzie rządził czy współrządził, no to będzie formacją, która będzie ulegała atrofii, tak? To nie A będzie. Jak pan ogląda wyjazdy i peregrynacje po Polsce Jarosława Kaczyńskiego, to prezes jest w dobrej formie czy nie? No ja nie jestem specjalistą w tym zakresie, żeby oceniać formę. Tutaj rozumiem, że pani pyta o zdrowie, o kondycję taką fizyczną. Ja się na tym nie znam. Natomiast, ale też intelektualną, jak prezes opowiada o tym, jak to obca mu jest Europa Zachodnia, to znaczy, i jak źle się czuł za granicą. Ja powiem w ten sposób. Otóż z tych opowieści wyłania się obraz, no niestety, ale osoby, która jest trochę odrealniona od realnych problemów Polaków. Nie ma na co dzień takiego kontaktu. Jest otoczona przez bardzo ścisły dwór, czy no jakiś tam zespół ludzi, który bardzo szczelnie pilnuje, żeby tylko no, takie wiadomości, które z ich punktu widzenia są wygodne, docierały do ucha prezesa. I to powoduje, że prezes moim zdaniem jest niedoinformowany na temat realnej sytuacji w kraju. No a później efektem tego są różne wystąpienia, które na tej podstawie są i wnioski, które są formowane. Także tutaj na tym polega... A jakby się pan spotkał dzisiaj z Jarosławem Kaczyńskim, co by pan mu powiedział? Dałby pan mu jakąś radę? Żeby się więcej spotykał ze zwykłymi ludźmi i po prostu pobył z nimi, porozmawiał o ich problemach i żeby oderwać się od tej całej dworskości, od tych limuzyn, od tych stad ochroniarzy różnych i po prostu pobyć ze zwykłymi ludźmi i wczuć się w to, co ci ludzie myślą. O życiu, o swojej codzienności, o swoich perspektywach życia. Ale Jarosław Kaczyński jest w ogóle zdolny jeszcze do tego? Bo on jeszcze w czasach Porozumienia Centrum bardzo lubił jeździć po Polsce, właśnie spotykać się z ludźmi, ale od wielu już lat właściwie nie porusza się bez ochrony, bez limuzyny. Pani redaktor, ja pamiętam jeszcze jakiś czas temu, na przykład jak były spotkania Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość, no była taka część oficjalna, później powiedzmy część taka mniej formalna, to prezes przysiadał się do stolików, rozmawiał z ludźmi, pytał się o zdrowie, a jak tam, co tam słychać, a jak tam sprawy i tak dalej. I ludzie mieli takie poczucie, że mieli kontakt z szefem. To jest bardzo ważne. W każdym zakładzie pracy to jest bardzo ważne. Dobry kontakt ze swoim szefem. W tym momencie zaczęło się to bardzo uszczelniać i zaczęło być tak, że prezes się pojawia, wychodzi, ludzie pozostają sami sobie. Przynajmniej tak jeszcze jak ja byłem w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. I gdzieś narastała ta frustracja w posłach, w senatorach, że z szefem po prostu nie można porozmawiać. Nie zawsze o sprawach no, wagi wielkiej państwowej, ale też tak po prostu po ludzku. Porozmawiać o różnych problemach, o sprawach politycznych, o gospodarczych, wymienić poglądy, co ludzie mówią i tak dalej. To jest naturalne kolej rzeczy, że po prostu na tym kształtuje się, z takich informacji buduje się później przesłanki do podejmowania trafionych decyzji. Panie senatorze, musimy kończyć, ale na koniec jeszcze wrócę do mojego pytania. Czy jest dzisiaj w PiSie osoba, która może tę partię pociągnąć w górę? Moim zdaniem nie ma takiej osoby. To paradoks jest PiSu, że prezes Jarosław Kaczyński jest jedynym, który jest w stanie jeszcze utrzymać w miarę te wszystkie grupy, podgrupki, podgrupki, nadgrupki i tak dalej. To wszystko w ramach jednego, nazwijmy to, namiotu. Natomiast żadnej innej osoby, która byłaby w stanie mieć taki autorytet i to udźwignąć, ja nie widzę. Ale czy to oznacza, że opozycja wygra wybory? Niekoniecznie. To może oznaczać, że po tych wyborach będzie bardzo wyrównanie i będzie pytanie, czy jedna z obecnych partii opozycyjnych, i to nie PSL, od razu powiem, żeby nie było posądzenia tutaj o PSL, podejmie współpracę z obozem rządzącym. Przynajmniej takie scenariusze teoretycznie są możliwe, a może i nie tylko teoretycznie. Ale pan myśli o której partii? O Konfederacji czy o SLD? Ja mówię z obecnej opozycji, tej jednoczącej się, czyli nie wliczam. Czyli myśli pan o lewicy? No, to pani redaktor powiedział. Niestety musimy kończyć, chociaż rozmowa była ciekawa. Bardzo dziękuję za udział w programie. Naszym gościem był Jan Maria Jackowski. Ja się dziękuję. Z państwem żegnam. Renata Grochal, do zobaczenia za tydzień.